Cielcinieci! Cześć kochani, witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak pamiętacie, dzisiaj nie zaczynamy od czytania questów, tylko lecimy po prostu od razu. Tak się nam zakończyło, ułożyło w poprzednim odcineczku, także jeśli nie widzieliście, no to zapraszam. A tymczasem, zanim się załaduje, no to serdecznie pozdrawiam kolejną osóbkę. Dzisiaj pozdrowienia są Trybent, ale nie było żadnego komentarza. Po prostu pozdrawiam troczkę. Dzięki wielkie za nowe intro, bo jeśli nie wiecie, dużo osób was pytało, no to właśnie to nowe intro jest zrobione przez troczkę. Także no przyznaję się do tego bez zbicia, że tak to ujmę, i dziękuję mu bardzo, bardzo serdecznie, bo niestety no poprzednie odcinki już były wcześniej nagrane i po prostu montowałam je, no i nie miałam jak oficjalnie mu za to podziękować, także jeszcze raz wielkie dzięki, a wy byście znać może właśnie pod tym odcinkiem, co myślicie o tym intrze, czy wam się podoba, czy nie. No i oczywiście jeśli tak, to może wam się również spodobają odcinki troszkę. Także no, link do jego kanału zostawię po prostu na dole w opisie. A tymczasem, jak widzicie, jestem w pomidorkach, o których już wcześniej mówiłam, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem tam na swojej drugiej postaci, na której po prostu gram na co dzień, na której tych odcinków nie nagrywam, chyba że ewentualnie jakieś streamki na niej są. No i to jest Lili, nick ma Yumikyo, także jeżeli komuś brakuje ze mną kontaktu, no to na pewno znajdziecie mnie właśnie na Discordzie tej gildii. No i też oczywiście moim własnym, ale nie ukrywam, że na Discordzie gildii chyba siedzę niestety troszeczkę więcej z tego względu, że po prostu tam się dużo dzieje, no i jak z kimś z gildii gram, no to będzie mi siedzieć na Discordzie gildii, prawda? Także no cóż, tak to mniej więcej wygląda, że tak to ujmę. No i mam nadzieję, że może ktoś jeszcze dołączy, bo wielu moich widzów, nie będę już tutaj w unikach wymieniać, właśnie siedzi razem ze mną w pomidorkach. Co prawda nie jestem tam szefową, bo jestem zastępcą, natomiast szefem jest mój kumpel, którego na pewno znacie już z niektórych odcinków, także mam na myśli tutaj Pawła. No i większość jest zadowolona z tego, co się dzieje w gildii, przynajmniej wydaje mi się, że wszyscy, bo nikt się nie skarżył. Także jeszcze raz was wszystkich serdecznie zapraszam do niej, a tymczasem kontynuujemy odcineczek. No i dajcie mi znać, co u was słychać, bo dawno już z wami nie rozmawiałam. Ja bardzo chętnie się dowiaduję, co tam u was słychać. Są wakacje, więc może ktoś już gdzieś poleciał lub pojechał, zależy kto jak co, ale może coś tam wyzwiedzaliście. Jeżeli tak, no to dajcie znać, ja jeszcze się nie wybrałam, moje wakacje będą dopiero w sierpniu, dlatego z tego względu w sierpniu mogę mieć troszeczkę opóźniane, że tak to ujmę, odpowiedzi na wasze komentarze. Bo najpierw w sierpniu mam wesele, na które zresztą przyjeżdża moja rodzina z zagranicy. Także no sami rozumiecie, że będę, że tak to ujmę, zajęta. Natomiast później no oni zostają na dłużej, także zamierzamy sobie jeszcze gdzieś tam razem pojechać, odpocząć. No a wiecie, przecież na co dzień pracuję. Także, no tak, niestety, ale z tymi odcineczkami może być różnie. Staram się teraz nagrywać do przodu, ile wlezie, że tak to ujmę. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się zrobić tak, żeby żadnego nie pominąć. No bo wiadomo, jak rodzinka do mnie przyjeżdża, no to nie będę przecież przy rodzince nagrywać odcinków, nie? Także jeżeli coś się w te wakacje właśnie w sierpniu będzie działo, zwłaszcza pierwsza połowa lub nie wiem, w środku, no to strasznie was za to, kochani, przepraszam. Natomiast tak jak mówię, no staram się, ile mogę,
No ale rozumiecie, że już więcej niż 2-3 odcinki pod rząd ciężko nagrać, bo to troszeczkę niestety energii mi zabiera. No a na co dzień pracuję, także albo muszę poświęcać na to cały cienki wolny swój dzień, że tak to ujmę, albo no niestety zmęczona po pracy muszę nagrywać. Także jeżeli ostatnio czuliście, że lub będziecie czuć, że te odcinki nie są takie do końca, no wiecie, energiczne lub po prostu, że tak to ujmę, ja jestem bardziej smutna czy coś, to nie przejmujcie się, u mnie nic złego się nie dzieje. Po prostu kwestia tego, że pewnie jestem po prostu zmęczona. Także tym naprawdę nie przejmujcie się. No i cóż, mam nadzieję, że ta rozmowa nie będzie żadnym opóźnień. No i cóż, jak widzicie, walczę tutaj z głosem, ale coś mi nie jest tak dobrze. Nie wiem, czy tutaj ja mam po prostu echo jakieś słabe, czy coś się dzieje. Nie wiem, zaraz jak skończę, to sprawdzę, być może nie ma po prostu ulepszonego czy coś. Bo jak widzicie, no lecimy na standardzie, a tylko sporo czasu mi to zajmuje. No a robimy standard, więc takie na standardzie, aż tyle czasu, o co chodzi, nie wiecie. Także tak, no tak czy siak bossa pokonaliśmy. Wiem, że to już drugie, a nie pierwsze, więc krótkie nie powinno być. No ale sami widzicie, dostałam tylko A, a nie S+. No i trwało to ponad 6 minut, więc... No tak troszeczkę nie halo. Powinno trwać raczej poniżej 5. Także zaraz zobaczymy, jak się ma sytuacja, o co chodzi. No i mam nadzieję, że to chodzi jednak o EQ, chociaż z drugiej strony, no wiecie, będę musiała zdobyć albo ulepszyć jakoś EQ. No ale lepsze to, żeby chodziło o EQ niż o mnie. Bo jeżeli będzie chodziło o mnie, to będzie mi smutno, że taki noob ze mnie, no wiecie, no. W końcu nie powiedzieć. No i cóż, już nam tutaj mapkę załadowało, no i sprawdźmy, o co chodzi. No mam na 13 level, więc teoretycznie tragedii nie ma. Zaraz zobaczę, może to jest kwestia tego, że po prostu w banku, Jezu, jaki ja mam bajzel tutaj, mam odłożone, ale patrzę, że nie, że tutaj mam na 26 level. No zaraz polecimy, popatrzymy, bo tak jak się domyślacie, skoro mam tą drugą postać, no to EQ dla Steli nie sprzedaję, tylko przerzucam sobie do banku. No i kolejne mam dopiero na 18. Także ja je sobie wyjmę, te sobie zdeponuję, no bo po co trzymać EQ na 26? 26 jeszcze nie prędko. List od Edgara to już w ogóle niepotrzebny. Wiadomość też nie. Z tą owieczką to nie pamiętam, to się po prostu ludzi dopytam, że tak to ujmę. Ewentualnie wy mi możecie w komentarzach napisać, jeżeli ktoś już tutaj jest dalej z tymi questami niż ja, to wtedy możecie mi dać znać. Ja widzę, że jakiś pomidorek mi się tutaj kręci. Okej, Majfe. Przywitam się, żeby nie było. No, ale chyba mnie nie zauważył. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy po prostu dalej z odcineczkiem. Także ja tylko zrobię ciupineczkę miejsca, żeby nie mieć takiego zawalonego EQ, wiecie. Przełożę sobie to tu, użyję fundatoru przedmiotów. Okidoki. No i cóż, co nam strzałeczka pokazuje? Czyżby kolejną instancję? Czyżby był taki szczęśliwy dzień? Otóż tak, jak widzicie, dzisiaj chyba dialogów nie będzie, a jeżeli będą, to będzie ich mało. I no, jakby to powiedzieć, szczerze mówiąc, troszeczkę się cieszę. Lubię czytać dialogi, lubię o fabule, której no, nie czytamy. Większość osób no jednak to pomija, prawda? Ale no czasami według mnie są po prostu zabzgie. Tak czy siak, no jednak coś przeczytamy, bo jak widzimy, mamy najemnika net w środku.
Także sprawdźmy, co do nas mówi. Lepiej było nie skradać się do drugiego obozu. Co się dzieje? Co cię tutaj sprowadza? I jestem myszką, która mieszka w kanałach. Pi, pi! Jezu, ale to jest... Ach, czemu ja to robię, ludzie? Nie przyszłaś tu na spacer. Chcesz coś tu zbadać? Jesteś we właściwym miejscu, ponieważ mamy problem. Wyglądało na to, że Henryk się spieszył, kiedy wydawał rozkazy. Powinni natychmiast udać się do kanałów i coś zebrać. Dlatego już wcześniej poszedłem na dół z kilkoma badaczami. Nadal czuć ten wstrętny odór. Za wiele przy tym nie myślałem, ale kiedy wybuchła wojna, zostałem oddzielony od badaczy. Muszą być gdzieś z przodu. Czy nie grozi im niebezpieczeństwo? Tak, grozi, ale z całych sił próbujemy powstrzymać to, co napływa od tyłu. Nie jesteśmy aż tak silni. Wybacz, że tak nagle cię o to proszę, ale tobie, Soulworkerowi, na pewno uda ci się uratować badaczy. Pomożesz nam? Jasne, zajmę się tym. Choć to niełatwe, nie wyglądasz, jakby ci to przeszkadzało. Naprawdę jesteś porządnym człowiekiem. No w końcu to ja, nie? Dobra, także jak widzicie, mamy tutaj jakiegoś kościka, więc to powijamy. I będziemy lecieć po prostu 100 instancji cały czas do przodu. W ogóle dajcie mi znać, co sądzicie o tej zmianie kombi, bo jakoś tak wcześniej zapomniałam was dopytać, czy wam się to podoba, czy nie. Ja wam powiem szczerze, że ja już się na to nastawiałam, wiedziałam to z wersji właśnie japońskiej gry, tej, której ja grałam przez Emmasę, przepraszam, co ja gadam, przez... Dobra, poprawię się, dając tu napis, wiecznie zapamiętać nie mogę, sorry. Przepraszam was za to, bardzo, bardzo sobie... A, już wiem, Handgame! Tak, także... przez to grałam wcześniej właśnie tej wersji japońskiej gry. No i powiem wam, że już się na to przygotowałam, bo jakiś czas temu widziałam, że to zmienili. Ale szczerze mówiąc, jestem zaskoczona, że to wprowadzili tak wcześnie, bo w zasadzie wygląd tutaj kombosu, czyli tak to ujmę, jest jak piernik do wiatraka. Miałam nadzieję, że najpierw wprowadzą na przykład szóstą postać. A jeżeli nie szóstą postać, to, że na przykład będzie można sokiem z pomidorków handlować, tak? No, a sami widzicie, że no niestety nie robią jakoś tutaj zbyt wielu poprawek do tej gry. Zwłaszcza, że często są bugi, że serwery są na przykład pełne i nie można wejść, a jeżeli w ogóle nie ma serwerów, to jest w ogóle lepszy. Już często bardzo mi gra wywala. Nie wiem, czy u was też tak jest, ale u mnie to się dzieje prawie na stop. Przepraszam. Także, no, tak jak mówię, no, liczyłam na to, że troszeczkę inne... Czyżbym właśnie miała misję na nieużywanie potów? Ajdź! No, tak czy siak, no, tak jak mówię, spodziewałam się jakichś innych tutaj usprawnień, że tak to ujmę z ich strony, innych rzeczy, no, postawili na kombo. Czy to dobrze, czy to nie, no, każdy ma swoje zdanie. Mi na przykład ta zmiana kombo w zasadzie za wiele nie zmienia, no, co prawda brakuje mi jakiegoś tutaj odruchania, żebym wiedziała i na co tym, żeby jeszcze dodali to kombinować, tak jak było tam na początku, bo jakieś bułeczka były, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast czy mi to jakąś grę zmienia? No nie za bardzo, szczerze mówiąc. Może to zrobili teraz, żeby po prostu gracze się, którzy jeszcze są nowi, przyzwyczaili od razu do takiego trybu, żeby dla nich to nie była żadna zmiana, no bo w sumie gra jest w Polsce całkiem nowa i jeszcze sporo osób dochodzi do tej gry. A może już nie tak jak na samym początku, nie ma już takich fali ludzi, ale cały czas da się kogoś nowego tutaj w grze spotkać. Tym bardziej, że no ostatnio całkiem sporo właśnie widzów do gry zachęciłam, także to mi się podoba. No i już szczerze mówiąc, mamy nowy odkładany hajsiki na kolejny konkurs. Myślę, że zrobimy go troszeczkę większego z tego względu, że już chociażby na streamkach, jeżeli widzieliście
No to serdecznie zapraszam. Postaram się podlinkować Wam w opisie, jeżeli nie zapomnę. A jeżeli tego nie zrobię, no to po prostu przyjrzyjcie sobie moje filmy na kanale. Mam nadzieję, że no po prostu bez żadnych jakichś większych tutaj problemów znajdziecie. Także no dostawałam donajciki. I zbierało się tego już 11 kaka. Więc z tego względu, że mam w sumie drugą postać i tam też jakoś zarabiam, może zrobię coś z tego, że raz dam 3 razy po 10 kaka, albo raz 30 kaka, nie wiem, dajcie znać, która wersja według Was jest taka bardziej lepsza, czy no nie wiem, którą wersję byście po prostu woleli, no i tyle. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Mi szczerze mówiąc to większej różnicy nie robi, czy to będzie jedna, czy trzy osoby. No, ale myślę, że trzy to zawsze będzie większe szanse na to, że ktoś po prostu się załapie dodatkowo, że ktoś coś wygra. Natomiast wtedy, no, jak wiadomo, kwota byłaby do wygrania niższa, dlatego... No cóż, spróbuj się zdecydować. Jeżeli wolicie, żeby to były trzy osoby, to napiszcie na przykład w komentarzu trzy osoby czy coś takiego. A jeżeli wolicie, żeby to była właśnie jedna osoba, no to wtedy jedna osoba czy coś takiego i po prostu ja będę już wiedziała, o co chodzi. Oczywiście oprócz tego no możecie ogólnie dawać jakieś komentarze z tego odcinka, czy Wam się podobało, czy coś było nie tak. Także chętnie wysłucham. No i oczywiście bardzo chętnie posłucham, co się Was na wakacjach działo, bo jak wszyscy wiemy, no jest sezon wakacyjny i pewnie każdy gdzieś już w jakimś ciekawym miejscu był, a kto wie, może to będzie dla mnie zachęta, żebym pojechała gdzieś w jakieś miejsce. Zobaczymy. Także tak, tymczasem, no tutaj już walczymy z bossem, także zaraz będzie koniec i pewnie będą dialogi. Także myślę, że zrobimy w ten sposób, że ja pokonam bossa, przeczytam jeszcze dialog do momentu, w którym każą mi robić coś następnego, jakąś następną instancję, czy coś w tym stylu. No i to będzie koniec wtedy odcinka. Także, chcę mówić, niestety jakoś długo tego bossa biję. Nie wiem, czy to dlatego, że mam EQ na 13 level. Czy to jest też taka różnica tutaj? No nie wydaje mi się, to jest standard. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie niemal szybciej szło. Nie wiem, może to kwestia tego, że ja po prostu na drugiej postaci nie robiłam tego sama. A może to dlatego, że po prostu robię to tyle, że... no nie wiem. Tak czy siak, no myślę, że tragedii jakiejś nie ma, tylko no po prostu mam odczucie takie, że wolna, bo nie widzę. Także zaraz zobaczymy po czasie, ile to zajęło. No i zajęło aż 8 minut 39 sekund i dostałam tylko B. Więc, no cóż, to nie są tylko i wyłącznie moje odczucia. Nawet gra mówi, Yumi, nie idzie ci za dobrze. Także, no niestety, to jest życie, że tak to ujmę. Tutaj nic na to nie poradzimy. Mam nadzieję, że do następnego po prostu odcinka już to będę lepsze kuła, jak nie, to że po prostu z dziennych do XP, do tej broni na 18 level. W sumie wydaje mi się, że to byłoby najlepsze, bo wtedy między odcinkami nie byłoby takich przerw. Także może sobie właśnie porobię daily, tak jak zrobiłam to przed odcinkiem, żeby dobyć level. Może zaczęłam nagrywać odcinek i nagle było takie o-o! Przecież ja nie mogę wejść, nie mam levela. Także chyba jednak wykorzystam opcję numer 2. A tymczasem no lecimy do naszego kochanego staruszka, do Arona. No i czytamy dalej dialogi, także znowu powygłupiam się z tymi głosami. Dobra. Ludzie zaatakowali jak zombie i chcieli mnie zabić. Daj mi proszę trochę czasu, żeby uporządkować myśli. Są libale, którzy niegdyś byli ludźmi, a w dodatku są libal, który niegdyś był soulworkerem. Do licha, co też narobił koncert Ned? Złożę raport w kwaterze głównej, a potem wyjaśnię to koncernowi Ned. Nie,
w ten sposób tylko dasz koncernowi czas na zatuszowanie wszystkiego. Musimy teraz znaleźć jednoznaczne dowody, na podstawie których moglibyśmy dobrać się im do skóry. Cień, co prawda zgadzam się z tobą, ale o jakie dowody ci chodzi? No wiesz, żywe dowody. Takim dowodem jest Soul Worker, który przemienił się w Soul Ibala. Wystarczyłaby nam jego próbka. Wygląda na to, że uciekł. Czy go odnajdziemy? Soul Ibale pochłaniają wszystko, co znajduje się w pobliżu. I wygląda na to, że upatrują sobie istoty podobne do siebie. Stella, ty będziesz przynętą. Przynętą? Coś mnie upoluje i zje? Nie! Cień! O czym ty gadasz? To nie tak! To Soul Ibal, który niegdyś był Soul Workerem. Jeśli w pobliżu znajdzie się inny Soul Worker, on będzie chciał go zjeść. Zjeść? Przecież nie jestem dobra w smaku. Ale nie brakuje tu szaleńców, którzy chętnie cię zaatakują. Ła! To parszywy świat! A nie, przepraszam, co za? Dobra, mniejsza z tym. Cień, słyszałeś, co powiedziałem? To jedyna metoda, żeby go wywabić. To nie jest właściwy moment na kłótnie o człowieczeństwie. Kiedy my tutaj tak stoimy, koncert net niszczy wszystkie dowody. Nic mi nie jest. Chcę przecież również uratować ludzi. Słyszałam ją, ten głos. Ona cierpi. Ona chce przejść do innego świata. A więc ty także widziałaś ducha? Uwolnij jego duszę. Powinnam tak mówić? Jasne, to prawda. Oczywiście uwolnienie jego duszy jest ważne, ale nie zapominaj, że naszym celem jest zdobycie jego próbki. Zrozumiałaś? Start! Wysyjmy go na tamten świat! Ojeju, ale to brzmi śmiesznie. Dobra. Tak czy siak, kochani, no tak jak mówiłam, to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się jak zwykle podobało i jeśli tak, no to zostawcie łapencję w górę. To na pewno mi pomoże, zwłaszcza z, jakby to powiedzieć, pozycją tego filmu na YouTubie. Także zostawiajcie łapencję w górę, jeżeli Wam się podobało. No i czekam niesamowicie, niecierpliwie na Wasze komentarze. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcineczku. Cześć!